Jesteśmy przed Górą Kuszenia. Tutaj według tradycji Pan Jezus przez 40 dni i nocy pościł, modlił się i tutaj też trzykrotnie podlegał pokusom ze strony szatana. Tutaj można powiedzieć, dał nam przykład, jak trzeba zwalczać te pokusy, które przychodzą z zewnątrz, czyli czasem te, które się rodzą w nas na skutek naszych słabości. Właśnie poprzez wierność Bogu i Jego prawu aż do końca. I tradycja wielu, wielu wieków właśnie tutaj, na miejscu zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, to początek Jego publicznej działalności, kazała wielu mnichom przychodzić, osiedlać się tutaj i żyć, i modlić się. Te różne szczeliny w górze to ślady po ich pieczarach, gdzie żyli i gdzie się modlili. A oprócz tego jeden z klasztorów, który się ostał, klasztor bizantyński, ortodoksyjny, który ciągle jest żywym ośrodkiem modlitwy, pamięci, ale jednocześnie żywym wspomnieniem tego wszystkiego, co miało miejsce tyle już wieków, prawie 2000 lat temu.